W sobotę zdarzenie przy ulicy Grunwaldzkiej. Ten komin na budynku to wasz stary, dobry znajomy. No dokładnie, to nie jest pierwsze wezwanie, to jest kolejne wezwanie z rzędu. Mieszkańcy użytkujący mieszkania oraz użytkownicy lokali tutaj, którzy prowadzą swoją działalność, no uskarżają się na to, że dym z komina przeszkadza im w tej pracy. Faktycznie ten dym jest gęsty. W momencie, kiedy palacz rozpala tutaj całą tą instalację, cały ten piec, wydobywają się kłęby dymu, które opadają na jezdnię, no i po prostu zakłócają tą pracę. Zadysponowałem tutaj na miejsce przedstawiciela ZLK oraz pracowników ochrony środowiska i przekażę im to do dalszej realizacji, to zdarzenie. Czy to będzie wina instalacji przewodu kominowego, czy raczej paliwa węgla, tam jakości węgla? Ciężko mi wypowiedzieć się w tym temacie, nie jestem fachowcem. Będzie tutaj przedstawiciel ochrony środowiska, niech tutaj rozpoznają sytuację, w czym jest palone i podejmą decyzję, co dalej z tym robić. Ja w tym temacie się nie będę wypowiadał, nie jestem fachowcem. Tutaj problem jest o tyle złożony, dlatego że tutaj palacz przyjeżdża, rozpala, zamyka całe pomieszczenia i idzie dalej, dlatego że on ma w obsłudze kilka pieców i po prostu no, nie jest w stanie czekać tutaj, aż się rozpali, no, i po prostu musi jechać dalej, rozpalać i on co chwilę przyjeżdża, po prostu dokłada do tych piecy i na tym polega jego praca.